Oskarżonego Grzegorza Kazimierza uznaje za winnego tego, że w dniu 8 lipca 2016 około godziny 17:18 na terenie toru kartingowego nieumyślnie spowodował małoletniej Patrycji ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu i trwałego istotnego zeszpecenia ciała, w ten sposób, że jako właściciel obiektu obsługujący klientów nie zachował wymaganej ostrożności i udostępnił Patrycji gokart, który nie posiadał osłony paska przenoszącego napęd silnika na tylną oś, zezwolił wyżej wymienionej na jazdę tym gokartem, chociaż Patrycja miała długie, w żaden sposób niezabezpieczone włosy, co było sprzeczne z regulaminem toru kartingowego, na skutek czego podczas jazdy doszło do wkręcenia włosów w nieosłonięty pasek napędowy gokarta, co spowodowało ranę skalpującą lewą stronę czaszki, co mógł przewidzieć, co stanowi czyn z artykułu 156 paragraf 1 punkt 2 KK w związku z artykułem 156 paragraf 2 KK i za to na podstawie artykułu 156 paragraf 1 punkt 2 KK w związku z artykułem 156 paragraf 2 KK skazuje go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 85 paragraf 1 i 2 KK w związku z artykułem 86 paragraf 1 KK łączy orzeczone kary pozbawienia wolności i orzeka wobec oskarżonego Grzegorza K. karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 46 paragraf 1 KK orzeka wobec oskarżonego środek kompensacyjny w postaci obowiązku zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w części poprzez zapłatę kwoty 100 000 zł na rzecz pokrzywdzonej.